Tak więc, drodzy moi piękni, mili, gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie Leo, poziom 7, szwedzka linia, a jak do tego według mnie badziewia dojść, zobaczcie sobie w tej chwili, gdzie my tu mamy szwedzka linia, a to jest tak słabe, że jest na końcu klasyfikacji państw, gdzie sam mówi przez siebie, w ogóle z tej linii, piąty trier to jakaś porażka. O szóstce się nie będę wypominał. Mam nadzieję, serio, żywię wielką nadzieję, że ósmy trier Emil 1 będzie, a co z moich bitew wynikło? Jakie wnioski możecie wyciągnąć? No, trudno mi tutaj powiedzieć, najlepiej go sami wybadacie. Dla mnie tym czołgiem najlepiej się grało, powiedzmy najlepiej, w momencie kiedy wybadałem sobie za wolne doświadczenie silnik, gąski, po prostu wszystko, żeby go zrobić, żeby się nie męczyć, bo naprawdę granie na dziale 6 poziomu to idź pan, jak to się mówi, idź pan w chuj. No nie da się według mnie. Także zapraszam do obejrzenia moich bitew, będą to powtóreczki zaraz po wejściu patcha, także no co, zapraszam, tak? Bawmy się. No i tak, mamy sobie fiordy. Ja sobie jadę Leo, to jest 7 szwedzka. Ogólnie uważam szwedzką linię za jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Mam nadzieję, że czołgi 8 trieru w końcu na coś się nadają. Ja na razie mam 2 siódemeczki, a to jest bitewka na Leo. Jedziemy sobie, właściwie ja jedę sobie standardowo na tą prawą stronę. W większości przypadków zawsze gram na tej prawej stronie. No i zobaczymy, co to się będzie działo, panowie i panie. Bitwa prawie na topie, po patchu. Chciałbym zaznaczyć to. Także, no i widzimy, fałeczka jakaś się wyświetla, ale jest to przeciwnik, który nie ma większego znaczenia dla mnie w tym momencie. KW1. Gdzieś tam sobie w oddali świeci. Prawdopodobnie te deczki są ustawione gdzieś na tej wysepce na H0. Tamte ten taki ciuciek. Także jadąc z tej strony trzeba bardzo uważać. Pewnie to o tym wiecie, co ja wam tutaj będę pierdzielił. T29. Czy uda się go przebić? Oczywiście, że nie. Z moimi super niskimi umiejętnościami to na pewno go nie przebije. Ale olać może to T29, chociaż... No nie, no skitrajmy się, bo... Pamiętajcie, pazerność w tej grze bardzo gubi. No i teraz tutaj fałeczka. I czy uda się fałkę przebić? Tak, udało się, jednak skill mojego geniuszu błysnął. Ale kurwa mać. Zawsze mam takie losowanie, że coś na dobicie zostanie. 3-4, niestety póki co przegrywamy. Ale coś czuję, że kawo jedyneczka to zaraz poleci. I myk! Nie no, on sobie jeszcze nie zdaje chyba sprawy, a właściwie już sobie zdaje z niebezpieczeństwa, w jakim jest. Okej. Okay. Tego strzału nie skomentuję. Może teraz zabłysnął. T29 jest sobie jeszcze całe. I co, spróbujemy coś może go zaraz potyrać. Ale pierw... To susto trzeba zniszczyć. No i co, chłopaki widzę sobie nie radzą, trzeba im pomóc z tym T29, no bo kto inny im nie pomoże jak nie ja. Niech będzie podpalony na wieki wieków, amen, że tak powiem. I co, on już właściwie tutaj jest pojechany, nie? Mimo tego, że jakieś tam obrażenia zbieram, to on tutaj zaraz zejdzie. Teraz niestety będę musiał grać ostro defensywnie pod koniec tej bitewki.
Szkoda, że to się nie udało go zabić, bo był to dodatkowy frag dla mnie. No i co? Co z tego, że mam tylko 155 życia, jak tu jeszcze KW1S jest? KV, przepraszam. No. Nie no, tutaj muszę już teraz strasznie uważać, bo to nie są przelewki, drodzy państwo. Jak widzicie, w Arte za 295, jak zawsze, kurna, ktoś mi go dobije, zawsze mi ktoś dobije. To jest sztuk, czy się uda w sztuka coś jeszcze tutaj przycelować? Tak, udało się, 3 fragi, 8-9, przegrywamy. Jednak coś czuję, że ta bitwa będzie wygrana. Peł, peł. M4, tutaj też 6-7. Mierzymy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak widać, prawie 72% celności przy tam 24 tysiącach bitew swoje robi, drodzy państwo. M4. Nigdy nie pamiętam, ile który czołg mi więcej zadaje, więc muszę tutaj uważać, dopóki ten czołg pierwszy nie strzeli. I chyba się obraca. Pyk! 5. frag. Drodzy państwo. Ciekawe co dostanę, ale to pewnie zaraz zobaczycie po tej bitewce, bo będę miał dzisiaj dla was dwie bitwy na tym czołgu. Zobaczycie, co jest na... To jest strasznie pechowy czołg, jak dla mnie, jeśli chodzi o zdobywanie mistrzowskiej klasy. Także zobaczycie, no nie będę wam zdradzał co dostałem, jakie medale, zobaczycie wszystko na kartach. 14-12, chyba Arte jeszcze się uda dziubnąć, jeśli dobrze pamiętam. Myk, 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 panowie po zwycięstwo i panie. Jak zwykle muszę kierować tę grę, jak ja to mówię. No i dziękuję, specjalista na koniec bitewki, zapraszam zaraz do kolejnej bitwy. Elo. No i tak, mamy kopalnię, znów prawie na topie i zobaczymy, czy może tym razem uda się dostać nagrodę lepszą niż w poprzedniej bitwie. To jest, drodzy państwo, kurwa żart, to co WOT robi czasami z nagrodami. No ale nic, M10, Panther, Panther M10. Tiger 1 u przeciwników, jak widzicie. Ja sobie tutaj okupuję tą górkę. Jak z tej pozycji trzeba uważać, jak się już tutaj gra, żeby te arty z tego ich kapa spróbuję sobie oznaczyć. Nas A2, A1, B1 nie lały nas tutaj, gdzie ja jestem. Jak widzimy, dzięki mojej heroicznej grze sztuk. Inął. A teraz Tiger 1 i Panther M10. Tutaj sobie próbujemy postrzelać. Tiger zestrzelony za całe 352. Drodzy państwo, no po prostu cud nad Wisłą. I kolejny strzał, 331. Bitewka niby spokojna, niemniej jednak pełna zwrotów akcji. Gdyż Tiger znów nie trafia, jego trzeci raz. No po prostu, kurwa, łatwiej niż zabrać dziecku cukierek. I tutaj strzał od Pantery i od WZ-ki, jak ja nienawidzę tego TDK-a. No po prostu masakra. Ale nie skupiajmy się na czołgach przeciwnika, bo Leo 7-poziomowy gniot szwedzki jest teraz gwiazdą w dzisiejszym odcinku. Widzicie, on jest tak pychowy, że nawet Arta nie przymierza do niego, a potrafi trafić. O, niech będzie podpalony na wieki wieków. Amen, drodzy państwo. Kolejne podpalenie.
No i tutaj w piątotrierowe czołgi wchodzi jak w masło, także 1800 obrażeń. Póki co bez jakichś chili, niemniej jednak moja gra wskazuje na defensywny środek górki, jak ja to mówię. Przeciwnicy nie zdobyli tej górki, a to jest ważny punkt na tej mapce, 9-2. No i bitewka, można śmiało już powiedzieć, że będzie wygrana, tylko w jakim stopniu, to trudno teraz powiedzieć. Jebaniec mi zepsuł magazynek tutaj i muszę czekać 40, zaraz 5 sekund. Zanim to naprawię, w ogóle fajna sprawa, że w bocie jest coś takiego jak odnawialne naprawianie czy coś, bo to naprawdę fajnie urozmaica gierki, mimo tego, że no, że się odnawia, tak? Zawsze jest szansa, bo kiedyś to raz użyliśmy czegokolwiek i już nie mogliśmy użyć tego na przykład naprawiania, czy nawet takiej automatycznego naprawiania, a tutaj może tam po jakimś tam czasie nam się ładuje. No i co, 12-2, ja zrobiłem jednego fraga, 2200 obrażeń. Teraz spróbujemy sobie w artkę celnąć. Jak widzimy, strzał pewny jak miód, malina. I co? No kurczę, co wam mogę więcej powiedzieć? To jest... Najlepiej ten czołg od razu w miarę możliwości wymaksować na za wolne doświadczenie i przecierpieć go, serio, czekam aż te ósmotrierowe, tam jest chyba Emil jedynka się sprawuje, bo naprawdę mam bitwy takie, że no po prostu klnę na ten czołg niemiłosiernie, a są bitwy takie, które ładnie wchodzą, tak jak tutaj. Także jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z tej szwedzkiej linii, łapka w górę, komentarz, do zobaczenia, cześć, elo!